Gdy na przełomie tysiąclecia przeciętny gracz słyszał hasło FPS na konsolę, przeważnie pukał się w czoło. Branża była już po pierwszych udanych próbach rozglądania się za pomocą gałek analogowych, istniały bowiem takie gry jak GoldenEye czy Perfect Dark, jednak były one jedynie wyjątkiem potwierdzającym regułę. Mało kto mógł się spodziewać, że na debiutanckiej konsoli pojawi się strzelanina z perspektywy pierwszej osoby, która stanie się podręcznikowym przykładem systemu celera. Za sprawą której walka ewoluuje. W końcowych latach XX wieku na urządzeniach firmy Apple i komputerach z Windowsem pojawiały się gry niewielkiej firmy Alexa Seropiana i Jasona Jonesa, która nosiła głupią nazwę Bungee, słynne z maratonu, najlepszego FPS-a na platformie bez FPS-ów, gier strategicznych Myf oraz trzecioosobowej gry akcji Oni, która w momencie ogłoszenia najnowszego tajemniczego projektu była na zaawansowanym etapie pracy. To właśnie ta tajna gra będzie dziś obiektem naszego zainteresowania. Prace nad nią rozpoczęły się w 1997 roku. Był to pierwszy raz, gdy Bungie tworzyło grę na Windowsa, a nie na Macintosha w sensie pierwotną wersję, która później była konwertowana. Wedle pierwotnych założeń, produkcja ta miała być RTS-em Sci-Fi na silniku Myth fallen Lords. Gra została ochrzczona nazwą roboczą BLAM, z wykrzyknikiem. Ciekawostka kryjąca się za takim wyborem sięga czasów poprzednich gier Bungie, Maratonu i myf. Obie te produkcje ukazały się z niezmienionymi tytułami roboczymi, bo twórcom w końcowym okresie prac brakowało czasu na takie pierdoły jak wymyślenie bardziej charakterystycznych nazw. By nie popełniać trzeci raz tego samego błędu, zdecydowano się na nazwę, którą będzie trzeba zmienić przed nadrukowaniem jej na okładce gry. Głównym założeniem projektu było zbudowanie Otwartego świata i danie graczowi pełnej swobody działań. Niestety szybko okazało się, że te wytyczne niezbyt pasowały do formuły tradycyjnego RTS-a. Punktem zwrotnym na tym wczesnym etapie był Wartok i jego fizyka jazdy. Gdy na silniku MEFA wygenerowano pagórkowaty teren i rozstawiono jednostki, programista Charlie Go obserwował pojazdy poruszające się w tym środowisku. Wśród nich były modele które nie dotrwały do ostatecznej wersji gry, jak helikopter czy łódź. Ponieważ ich fizyka była już na tym etapie w większości gotowa, Raid Wartoga po pagórkach wydał się programiście wyjątkowo atrakcyjny. Więc przypisał sterowanie do jednej jednostki i sam doświadczył wyjątkowej radochy dawanej przez świetny model jazdy. Skoro Banji miał już swoją grę TPP, oni postanowiono spróbować takiego podejścia. Taka perspektywa wzbogacała główne założenie projektu, czyli dużą swobodę i wolność działania, więc dla wszystkich to był dobry pomysł. Blam było w produkcji w studiu Banji East, które po premierze MIF-2 podzieliło się na dwa zespoły. Jeden podkładał fundamenty pod grę z wykrzyknikiem, drugi zaczął pracę nad tajemniczym do dziś projektem Phoenix. Wersja TPP Blam była pokazywana za zamkniętymi drzwiami już na E3 1999. Twórcy powoli byli gotowi oficjalnie ościczyć swoje najnowsze dzieło. Po rozpatrzeniu szeregu tytułów, w końcu zdecydowano się na nazwę Halo. Wcześniej odrzucając pomysły w stylu Crystal Palace, Hard Vacuum, Solipsis, Age of Aquarius czy Santa Machine. Tytuł gry ujawniła fanowska strona Myfa, której autorom Bungie wysyłało tajemnicze maile. Jednak na horyzoncie pojawił się jeszcze ważniejszy krok: Ujawnienie gry światu. Bungie było kojarzone przede wszystkim z grami na Maca, a dodatkowo mieli w ekipie Petera Tante, który wcześniej pracował w Apple i wciąż miał kontakty. Macworld Expo wydawało się dobrym miejscem do pokazania gry makowych weteranów. Ze strony Steve'a Jobsa i spółki to też był odpowiedni moment, bo Apple próbowało nowego podejścia do zapewnienia swoim systemom gier. Chcieli walczyć z mitem, że na Macintoshach nie da się grać. Bungie miało tylko jeden mały problem. Decyzję o pojawieniu się na evencie w Nowym Jorku podjęto na dwa tygodnie przed samą imprezą. Przypominam, że gra była tworzona na Windowsa, czego efektem był brak wersji Halo działającej na Macintosza. W Bungie było już wiadomo, jak spędzą najbliższe dwa tygodnie. Na pięć dni przed terminem stało się jasne, że nie zdążą z pełnym portem. W obecnej wersji brakowało dźwięku. Zdecydowano się na kar kołomne rozwiązanie. W trakcie prezentacji zostanie otworzona muzyka z płyty CD. Ścieżką dźwiękową miał zająć się Martin O'Donnell. Czasu było mało, tak samo jak i wytycznych odnośnie samego motywu głównego. Joe Staten dał kompozytorowi jedynie trzy wytyczne. Muzyka miała być antyczna, epicka i tajemnicza. O'Donnell zaczął pracę już podczas jazdy samochodem do domu. Nocił sobie melodię i zdecydował się wykorzystać gregoriańskie chóry. Pozycja antyczny była więc odhaczona. W równie ekspresowym tempie skomponował i nagrał z orkiestrą cały 3-minutowy utwór na dwa dni przed wyjazdem. Ponoć, gdy płyta trafiła już do Nowego Jorku, została uszkodzona przez nadepnięcie. Na szczęście O'Donnell był na miejscu z kopią zapasową. Konferencja szła zgodnie z planem i zbliżała się do momentu kulminacyjnego. Steve Jobs obiecał wszystkim wielką grę zmierzającą na maki. Współzałożyciel Apple zapowiedział Jasona Jonesa, który wchodził na scenę z duszą na ramieniu. Obecny sklecony na prędce build gry posiadał baga, który mógł wysypać grę zaraz po jej uruchomieniu. Twórca odpalił demo, muzyka poszła z płyty CD i świat po raz pierwszy zobaczył halo. Charakterystyczne chury rozbrzmiewają po raz pierwszy, gdy logo Banji przechodzi w kosmos, a kamera robi najazd na samotną postać przy holograficznym panelu. Bohater odwraca się i biegnie przez korytarz aż do hangaru. Zaczyna go gonić dwójka rosłych kosmitów, i żołnierz ucieka na otwarte tereny. Do samotnej postaci dołączają kompanii i wspólnie obsadzają terenowy pojazd z karabinem maszynowym. Rozpoczyna się jazda po pagórkowatym terenie, a kosmici kontynuują pościg w swoich nietypowych śmigaczach. Dla niedostatecznie przekonanych pozostawiono na koniec przejęcie pojazdu latającego i kilka beczek w powietrzu pod ostrzałem z broni plazmowej. Wszystko chodziło w czasie rzeczywistym na maku. Dodatkowo widać, że demo pozbawione jest odgłosów wystrzałów, silników, że marines walczą w ciszy, a sama muzyka nie klei się z wydarzeniami na ekranie. Mimo to prezentacja zrobiła furorę. Internauci poszukiwali w odmentach internetu słabej jakości nagrań z kamer, na których uwieczniono ujawnienie halo przynajmniej do momentu opublikowania pełnego dema na stronie Apple'a lub na płytach dołączanych do magazynów growych. Zachwycano się elementami niespotykanymi w strzelaninach, dużymi obszarami, płynnym przejściem z zabudowań na otwarty teren, czy wykorzystaniem pojazdów, zarówno tych jeżdżących, jak i latających. W tamtych czasach strzelaniny miały akcję osadzoną w dużych pomieszczeniach, jak dom, lub w korytarzach, jak Medal of Honor czy GoldenEye 64. W Halo miało być to wszystko i jeszcze więcej. Niestety, demo pokazało światu praktycznie wszystko, co Bungie przygotowało do tej pory. A dalsze plany były dużo bardziej ambitne. Do gry miała trafić dzika fauna, deformowalny teren czy dynamicznie zmieniająca się pogoda. Wynikało to z trybu pracy, jaki narzuciło sobie Bungie. Krokiem pierwszym w produkcji gry było uruchomienie silnika graficznego i dopieszczenie go. Później twórcy siadali do projektowania trybu multiplayer. A na końcu przechodzono do prac nad kampanią singlową. Rdzeń historii pozostał bez zmian. Statek z ludzką załogą rozbija się na kosmicznym pierścieniu, gdzie dochodzi do starcia z przymierzem obcych. Gracz wciela się w elitarną jednostkę i odkrywa tajemnicę dziwnej instalacji. Grow zainteresowało się tej, two wydawca miał pomóc w dystrybucji, a przede wszystkim zająć się potencjalnym portem na konsole. Do tego zadania miało zostać oddelegowane Rockstar Games. Dla twórców z Banji nadchodzące miesiące miały być okresem wytężonej pracy. Na przełomie 1999 i 2000 ekipa Jonesa i Seropiana pokazywała publicznie swoje najnowsze dzieło grę Oni, ale wszyscy i tak bezustannie pytali o Halo. Ponieważ przez długi okres nic więcej nie zostało naszykowane do zaprezentowania, do siedziby studia zaczęto zapraszać dziennikarzy branżowych. Chciano w ten sposób podtrzymać uwagę graczy. Wraz z marcem 2000 roku nadeszły targi Game Developer Conference, na których Microsoft zaprezentował światu nową konsolę. Pierwszego Xboxa. Ponoć w Bungie dość szybko podłapano pomysł konwersji Halo na debiutujący sprzęt, a plotki rozeszły się również w temacie portów na inne konsole. PlayStation 2 i Dreamcasta. Dużo w temacie Halo zaczęło się dziać w trakcie E3. Targi w 2000 roku były obfite w ważne wydarzenia. Branża była tuż po premierze Dreamcasta. Sony ogłosiło datę amerykańskiej premiery PlayStation 2. Metal Gear Solid 2 doczekał się zwiastuna. Oczekiwano też zapowiedzi konsoli przenośnej od Nintendo. Gdzieś tam w tle tych wiekopomnych wydarzeń buszowało nasze studio z 9-minutowym trailerem pokazywanym za zamkniętymi drzwiami. Na całą prezentację składał się 5-minutowy wstęp Joe'ego Statena, gameplay na żywo oraz sam zwiastun. Muzyka znów była szykowana na ostatnią chwilę. Marty O'Donnell skończył montować dźwięk na 2 godziny przed wyjazdem na E3. Okazja była wyjątkowa. Prawdopodobnie na tych targach zaistrzyło między Bungie a Microsoftem, bo to właśnie reprezentanci giganta z Redmond zobaczyli tę prezentację jako pierwsi. Grafika przebijała build gry prezentowany na Macworld Expo. Swój debiut zaliczył też Master Chief, a gra przyjęła formę FPS-a. Była to naturalna ewolucja produkcji, która miała stawiać duży nacisk na kontrolę i połączenie z graczem. Ponoć sam Jason Jones był przeciwny przekształceniu Halo w strzelaninę pierwszoosobową, ale na tym etapie wszelkie argumenty działały na korzyść takiego rozwiązania. Pozostałością po trzecioosobowym prototypie są fragmenty zmiany widoku podczas kierowania pojazdami. W tym momencie naszej historii szacowało się, że gra była gotowa w jakichś 60%. Ukończono koncept głównego bohatera, modele Marines, obcych, pojazdów, uformowano teren oraz nagrano dźwięki i odzywki postaci. Do pełni szczęścia brakowało misji i sztucznej inteligencji wrogów. Ponoć, już przy rozmowach z Microsoftem o porcie Halo na Xboxa, pojawił się temat wykupienia studia i jego najnowszego dzieła przez producenta nowej konsoli. Pierwsze plotki na ten temat pojawiły się na początku maja. Obaj założyciele Bungie byli pozytywnie nastawieni na pomysł nawiązania współpracy. Przekonywały ich nie tylko finanse, ale też perspektywa tworzenia gry na nieukończoną jeszcze konsolę jako studio first party i możliwość wpływania na jej ostateczny kształt. Uczciwie jednak uzależnili decyzję od jednomyślnej zgody całej załogi. Najważniejsza wiadomość w tym temacie została podana 19 czerwca. Microsoft kupił Bungie za 30 milionów dolarów, a Halo będzie grą startową na Xboxa. Prawa do Myfa i oni zostały przy tej tu a Banji East rozpoczęło miesięczną przeprowadzkę do Edmund. Zgodnie z oczekiwaniami zaczął się płacz. Zagrożona była przede wszystkim wersja na Maki, bo Halo powoli stawało się obiektem nadziei grających na sprzęcie Apple. A. Sam Steve Jobs ponoć też nie był zachwycony. Wykonał telefon do Steve'a Balmera, by na niego nawrzeszczeć. Próbowano załagodzić sytuację, obiecując konwersję na Maki, jednak ostatecznie to nie utrata gry bolała najbardziej, tylko wrogie przejęcie Banji. Apple było zainteresowane twórcami Halo, jednak włodarze nadgryzionego jabłuszka podjęli decyzję zbyt późno. Na Macworld 2000 oficjalnie potwierdzono, że wersje na Mac i Windows wciąż są w planach. Do września 2000 roku prace nad kampanią nie rozpoczęły się na dobre, bo studio przepisywało silnik na Xboxa. Przesiadka na zamkniętą platformę wiązała się z wieloma ograniczeniami, które wpływały na gameplay. Według Jayma Grismera zastymulowało to kreatywność studia, które nie mogło podążać za sprawdzonymi rozwiązaniami, a skupiło się na kreatywnym pokonywaniu ograniczeń. Robiąc grę na PC, dodaje się kolejne elementy. Natomiast na konsoli trzeba jak najlepiej zagospodarować dostępny sprzęt. Prace nad poziomami trwały już podczas kreowania fabuły, więc stworzono etapy, które ostatecznie nie trafiły do gry, jak miejscówka w wulkanie. W magazynach branżowych pojawiły się screeny z nowymi przeciwnikami, znanymi dziś wszystkim Hunterami i. Inżynierami, z których tylko ci pierwsi trafili do gry. Ekipa, która kończyła w pocieczoła oni, powoli się kurczyła, bo kolejni pracownicy z tego zespołu przechodzili do prac nad Halo. Jakoś w lutym wszyscy połączyli siły do pracy nad wspólnym zadaniem. Wtedy też pojawiła się koncepcja potopu. Na pierwszy pokaz Halo na Xboxie fani musieli czekać aż do marca 2001 roku, kiedy to na evencie GameStock zaprezentowano nowe demo. Był to etap silent Cartographer, który wtedy nosił nazwę kodową D30 i był poligonem doświadczalnym różnych środowisk. Twórcy mieli pochwalić się naturalnymi reakcjami kompanów na sytuację na polu walki, ale na prezentacji działała tylko kwestia łuchu, gdy wsiadali do Wartoka. Na koniec na scenę weszli Jason Jones i Joe Staten, pokazując gameplay na żywo. Latali w Banshee, jeździli Wartogiem, zwiedzali bazy obcych w perspektywie FPP. Na potrzeby prezentacji przeciwnicy zostali ogłupieni, a niektóre elementy wciąż występowały w formie placeholderów. Najnowszego builda odpalono na sprzęcie o zaledwie 50% mocy, jaką finalnie miał dysponować Xbox. Ujawniono też, że całą kampanię można przejść w koopie. I tradycją było już, że za kulisami Martin O'Donnell odtwarzał muzykę z płyty CD. Później nadszedł czas na CES 2001, gdzie pokazano w pełni nową konsolę. Ale zabrakło tam Bungie i ASA w rękawie Microsoftu w postaci Halo. Twórcy bardzo chcieli zmienić fakt, że poza GoldenEye i Perfect Dark na konsolach nie pojawiały się FPS-y, więc, wbrew oczekiwaniom, coraz bardziej naciskano na tę perspektywę. Pojawiło się zagrożenie, że z gry wyleci tryb multiplayer. Na wszelki wypadek nie zapowiedziano walk wieloosobowych, które, w obliczu chęci dopracowania kampanii i ograniczeń platformy, pozostawały niepewne. Na tę wieść zareagowali Hardy Lebel i Michael Evans, którzy zaprotestowali przeciwko wycinaniu multiplayera z gry i wzięli na siebie odpowiedzialność za powstanie tego trybu. By to osiągnąć zaczęli zatrudniać outsourcerów, którzy wykonywali część pracy poza studiem. Świat przedstawiony w grze był wypadkową inspiracji płynących z ulubionych dzieł popkultury członków zespołu. Pomysł na potop nadszedł z książki Christophera Rowleya The Wang. Widać na leciałości z powieści Armor Johna Stickleya. A jedną z najbardziej oczywistych inspiracji jest Ringworld, Larego Nivena. James Grissomery twierdzi, że z niej zaczerpnięto głównie uczucie obcowania z tajemniczym i nieznanym miejscem oraz poczucie skali, ale... no spójrzcie tylko. W Bungie nastał okres crunchu, czyli niezwykle intensywnego etapu produkcji gier, który obfituje w nadgodziny, nieprzespane noce i mnóstwo stresu a wszystko po to, by wyrobić się na premierę. W przypadku Halo oznaczało to przepisywanie gry na niegotową jeszcze konsolę i właściwą pracę nad kampanią singlową. Wprawdzie historia była już gotowa, ale w grudniu 2000 roku wciąż brakowało większości materiału. Nadeszła pora na trudne decyzje. W pełni otwarty świat zamieniono na bardziej tradycyjną strukturę z podziałem na misje. Misje, które wciąż sprawiały problemy. Niektóre z nich wycinano w całości, inne dublowano, by przedłożyć rozgrywkę. W etapie Silent Cartographer miał się pojawić prorok, ale nie zdążono zaprojektować postaci. Pojawiły się obawy o dotrzymanie terminu premiery. Gra wciąż była niegotowa, pełna placeholderów, a walka na tym etapie sprowadzała się do dwóch przeciwników. Elites mieli być dostojnymi, drapieżnymi kotami, natomiast Grants to małe, szalone małpy. Swój niepokój wyrażali Cliff Bleszyński, Next Generation Magazine, oraz IGN, który zapytał wprost Joe Statena i Johna Howarda, czy w ogóle wyrobił się na debiut Xboxa. Sama konsola też wciąż nie była gotowa, i na 3 2001 gry chodziły na słabszych dewkitach. Mimo to Microsoft ogłosił datę premiery i cenę. Halo miało ujrzeć światło dzienne w tym samym dniu. Gra była grywalna na targach, zarówno w trybie single, jak i multiplayer. Przez słabszy sprzęt przygotowany build przycinał się. Bugował i crashował. Później okazało się, że na pokaz zabrano niewłaściwą wersję gry. Efektem takiego gapiostwa był wyraźny zawód, jaki wyrażała prasa oraz tytuły największego rozczarowania E3. Okres crunchu wywarł mocny ślad na ostateczny kształt gry. Gdy pojawiła się informacja, że Xbox Live nie będzie gotowy na premierę Xboxa, porzucono komponent sieciowy. Jak tylko udało się zdobyć kilka devkitów, zorganizowano testy na LANie, by multiplayer przetrwał do ostatecznej wersji. Wszystko dzięki uporowi pracujących nad nim twórców. Czołg został zaimplementowany do gry dopiero w maju 2001, a miotacz płomieni jeszcze nie wyleciał. Zrezygnowano z dzikiej fauny i pojazdu Shadow, który został zastąpiony przez Rayta. Innym trudnym wyborem był ten o dostępnym w grze orężu. Zostawić snajperkę czy strzelbę? Decyzja na tyle uciążliwa, że Jamie Grissomer podjął się zorganizowania dodatkowej pracy, by w grze zostały obie bronie. Ostatnia misja powstała na samym finiszu produkcji, bo pierwotny plan zakładał katstękę z Master Chiefem odlatującym z pierścienia. Ten etap zmusił twórców do dalszej pracy nad modelem jazdy Wartoga. W sierpniu 2001 roku każdy w Bungie pracował nad Halo, nawet ekipy od Oni i projektu Phoenix. Ostateczny dev kit Xboxa pojawił się w czerwcu. By zagwarantować dostawy, przesunięto premierę o tydzień na 15 listopada. To samo dotyczyło gry, która pierwotnie otrzymała od ESRB oznaczenie T jak teen, ale w październiku nadeszła wiadomość o zmianie decyzji i na okładkę Halo trafiło M jak Mature. Dział marketingu Microsoftu miał zastrzeżenia do tytułu gry, który nie dość, że uznali za zbyt krótki, to jeszcze miał nie kojarzyć się ze strzelaniną. Bez mrugnięcia okiem podjęto decyzję o zmianie czteroliterowej nazwy. Na tę wiadomość Bungie zaczęło walczyć o tytuł nadany swojej najnowszej produkcji i ostatecznie osiągnięto kompromis. Żenujące halo pozostało w nazwie, jednak pojawił się również podtytuł – Combat Evolved. Ponoć w nikt nie lubił tego członu nazwy. W tym intensywnym okresie crunchu, gdy wyznaczona premiera zbliżała się wielkimi krokami – Pojawił się temat książki, która miała pełnić rolę wprowadzenia do świata gry. Naturalnym kandydatem był Eric Nylund, który w tym czasie pracował w Microsoft Game Studios. Decyzję podjęto po rozmowach przedstawicieli wydawcy z potencjalnym autorem, więc jak w przypadku tytułu, była to inicjatywa właściciela studia, a nie samych deweloperów. Bungie znów się sprzeciwiło i prawie doprowadziło do anulowania książki, ponieważ na tym etapie nie chciano wyjaśniać przeszłości Master Chiefa. Zgoda na opublikowanie książki była następstwem propozycji Jorika Trautmana, który zaoferował pomoc w dokończeniu scenariusza Combat Wolf. Na potrzeby współpracy z Nylundem stworzono Biblię Halo, która zawierała informacje o ustanowionych postaciach i samym uniwersum. Biblia została zaakceptowana przez Banji i przekazana autorowi w celu zachowania spójności ze wszystkim, co tworzyło studio. Z przyczyn prawnych Nylund musiał się wstrzymać z pisaniem książki a spędził ten okres na poglądaniu Bungie przy pracy nad prawie każdym stadium produkcji gry. Gdy już zaczął, całość ukończył w 7 tygodni. Był to jego osobisty rekord życiowy. Przed posłaniem treści do druku potrzebne były jeszcze drobne poprawki, ponieważ historia w grze wciąż się zmieniała. Książka Halo The Fall of Reach zebrała dobre recenzje, dodała głębi historii z gry i rozbudowała postacie. Efektem był sukces miliona sprzedanych egzemplarzy, i otwarta droga do kolejnych powieści. Historia z książki stała się klasyką, przepisano w 2010 na komiks, a w 2015 na animację. W 2010 roku zaszła potrzeba wydania poprawionej wersji, ponieważ kilka szczegółów fabularnych gryzło się z nową grą. Książka narobiła szumu w księgarniach, a w tle tego zamieszania Bungie kończyło grę po miesiącach wytężonego wysiłku. Ostatnie testy Halo zakończono 18 października o 4 rano. A jeszcze tego samego dnia gra miała być wysłana do certyfikacji. Ponoć w ostatniej chwili Jason Jones podniósł wartość obrażeń zadawanych przez pistolet. Wynikało to z chęci nadania każdej broni specyficznej roli na polu walki i zerwania z tradycyjnym modelem FPS-a, w którym gracz zaczynał z pistoletem i stopniowo zdobywał coraz lepszy oręż. Zaliczenie wszystkich certyfikacji 24 października zakończyło czteroletnią pracę nad grą, pierwotnie nazwaną Blam. Wersje na PC i Mac'i wciąż były w planach, ale to już nie było zadaniem Bungie. Portem na Windowsa miał zająć się Gearbox, zaś konwersję na sprzęty Apple'a powierzono studiu Destineer. Twórcy mogli w końcu odpocząć. A czy istnieje lepszy odpoczynek niż pławienie się w blaskach pochwał własnej gry? Halo Combat Evolved było hitem. Pierwsza przygoda Master Chiefa zebrała idealne oceny, otrzymała liczne tytuły gry roku, a już w styczniu przekroczyła pierwszy milion kopii wysłanych do sklepów. Do połowy 2003 dobito do wyniku 3 milionów. Ostateczny wynik, jaki może pochwalić się pierwsze Halo, to jakieś 6,5 miliona sprzedanych egzemplarzy oraz imponująca średnia ocen 97% na Metacriticu. Gra wywarła wpływ na cały gatunek, wprowadzając liczne rozwiązania, które później kopiowano. Odnawialne tarcze, osobne przyciski na granat i cios wręcz, czy limit dwóch noszonych broni. Ciężko przecenić znaczenie Halo dla sukcesu pierwszego Xboxa. Po dwóch miesiącach sprzedaży, większość posiadaczy konsoli Microsoftu grała w produkcję od Bungie. Combat Wolf ochrzono najważniejszą grą startową w historii, a Halo 2. Z miejsca stało się najbardziej wyczekiwanym tytułem. Sukces marki był oczywiście zachętą, by dalej inwestować w nowo powstałe uniwersum, na które od samego początku miały się składać nie tylko gry. Dobre przyjęcie pierwszej książki z logiem Halo na okładce nakłonił Microsoft do pójścia za ciosem i nawiązania współpracy z Dell Ray Books, która miała obejmować kolejne pozycje. Podjęto decyzję o budowaniu wspólnego kanonu dla gier i książek. Bungie miało zapewniać wsparcie w postaci kontroli spójności z Combat Wolf i The Fall of Reach. Wydawca wybrał nowego autora, który miał być William C. Dietz. Były wojskowy, który nie słyszał wcześniej o Halo. Zachęcony propozycją, kupił własnego Xboxa z Combat Wolf, ale zdecydował się dopiero, gdy odkrył, że gra była szalenie popularna u lokalnych wydawców. Mając doświadczenie wojskowe, świadomie opisał Marines świata Halo identycznie do ich współczesnych odpowiedników. Poskutkowało to większą wiernością militarnych aspektów, jednak powstał dysonans w portretowaniu w ten sposób żołnierzy służących pięć wieków przyszłości. Halo The Flood było wierną adaptacją Combat Wolf, oddającą wydarzenia z gry, a nawet niektóre dialogi. Wartością dodaną były sceny, które nie pojawiły się w oryginale. A które rozbudowały znaną graczom historię. Tym razem odbiór książki był mieszany. Uznawana jest za gorzej napisaną od The Fall of Rich, a Master Chief Dietza dość mocno różni się od tego pisanego przez Nylunda. Dodatkowo, pomimo zapewnienia autorowi wsparcia w tematach uniwersum, fani doszukali się niespójności z grą i poprzednią książką. Odpowiedź Dizsa na te zarzuty była dość leniwa. Został zatrudniony przez wydawcę, więc to była ich decyzja. Poza tym każdy autor jest inny, a zresztą jego praca została zaakceptowana przed wydaniem. Mimo takiego przyjęcia, książka ponownie świetnie się sprzedała. Marka była na fali wznoszącej. Zgodnie z wcześniejszym planem, portem na popularniejszą komputerową platformę zajęła się ekipa Gearbox. Ta wersja Combat Wolf ukazała się prawie dwa lata po premierze pierwowzoru, we wrześniu 2003. Opinie wśród PC-owców były mieszane, oceny branżowych ekspertów wciąż były wysokie, jednak średnia wyraźnie spadła względem oryginału z 97% na 83%. Gra wciąż była świetna, a na plus względem wersji Xboxowej wyróżniała ją obecność trybu online. Popularna teoria mówi, że mimo wszystko na PC było wiele FPS-ów i halo w takim tłumie nie wywołało już poruszenia porównywalnego z tym na Xboxie. Droga zmian, jakie przeszło Halo w całym okresie swojej produkcji, jest fascynująca i chyba najlepiej podsumowuje to żart Grissomera, który powiedział kiedyś, że pojazdy jeżdżące w Build-RTS wyglądały tak fajnie, że twórcy sami musieli się nimi przejechać. Wychodzi na to, że Halo to opowieść o wartogu i świecie, jaki Banji zbudowało, żeby po nim jeździć.